niedzielę w ramach normalnej aktywności udałem się na spacer po plaży jak co niedzielę. Tym razem spacer był wyjątkowy, ponieważ nagle zauważyłem jakieś dziwne znalezisko, które zaczyna się ruszyć. Okazało się, że to foka szara, która została wyrzucona z Bałtyku na plażę. Natychmiast skontaktowałem się ze stacją Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, która poprosiła mnie o wykonanie kilka zdjęć i podanie lokalizacji. Po jakimś czasie, mniej więcej po 50 minutach, skontaktował się ze mną błękitny patrol WWF, który przyjechał na plażę. Pomogliśmy błękitnemu patrolowi zapakować fokę do kosza. Foka została zawieziona na Hel do stacji Uniwersytetu Gdańskiego. Okazało się, że była to mała foka, samica. Otrzymałem też informację, że młode foki są karmione przez matkę przez około 2 tygodni. Po około 2 tygodni są odrzucane. Ta widocznie ze względu na bardzo duży sztorm została wyrzucona na plażę, ponieważ już nie miała siły i tak naprawdę bez naszej pomocy nie poradziłaby sobie. Była to bardzo fajna odskocznia od istniejących problemów, zupełnie inny temat, którym można było na chwilę zająć głowę i dzięki temu zrobić coś fajnego. Pozdrawiam.